Cześć Tania Książkowicze, z tej strony Magda i mam przyjemność witać Was w kolejnym odcinku 5x5, czyli 5 najlepszych książek grozy pod choinkę. Pierwsza książka, o której chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, to książka pod tytułem Przeklęte przedmioty, czyli historie upiornych rzeczy, które wywołują u Was dreszcze. Dzięki tej książce będziecie mieli cały zasób mega strasznych historii, na przykład do opowiadania przy ognisku, albo możecie nimi straszyć starsze bądź też młodsze rodzeństwo. I tutaj mamy opisane historie prawdziwych przedmiotów, czyli na przykład szmacianej lalki słynnej, która zainspirowała twórców filmu Annabelle do stworzenia cyklu słynnych horrorów, albo też skrzynkę Dybuka, która była przekazywana przez wiele lat z rąk do rąk, nawet kilka razy sprzedawana na eBayu i też zainspirowała twórców filmowych do stworzenia słynnego filmu Kronika opętania. W tej książce między innymi też znajdziecie bardzo ciekawą i straszną historię pechowej mumii, a w zasadzie pokrywy mumii pewnej kapłanki. I ta mumia rzekomo przyczyniła się do na przykład zatonięcia Titanica. Teraz przebywa w Muzeum Brytyjskim, ale lata temu na statku Titanica była przewożona do Stanów. A co ciekawe, ten statek, którym pokrywa mumii została zwrócona do Anglii, również zatonął. Oczywiście na wszystkie te historie tak spójrzmy z lekkim przymrużeniem oka, bo wszyscy dobrze wiemy, że duchy i potwory przecież nie istnieją, tak samo jak przeklęte przedmioty, prawda? Kolejna książka, o której chcę Wam opowiedzieć, to już troszeczkę poważniejsze klimaty, czyli Nocny prześladowca, książka z gatunku True Crime. O Richardzie Ramirezie możecie również obejrzeć bardzo dobry zresztą serial dokumentalny na Netflixie. Kim był Richard Ramirez? No, był jednym z najsłynniejszych i najokrutniejszych seryjnych morderców Ameryki. Richard pochodził z niezbyt zamożnej rodziny i jako dziecko był bardzo ułożony, dobrze się uczył i nie sprawiał większych problemów. Jednak w wieku bodajże 10 lub 11 lat spotkał się ze swoim kuzynem, który wrócił z wojny w Wietnamie. Kuzyn ten nafaszerował młodego Richarda naprawdę okrutnymi historiami z wojny. Co więcej, zabił przy nim swoją żonę. I to wydarzenie tak mocno wpłynęło na psychikę młodego Ramireza, że totalnie go odmieniło. I ta książka jest właśnie o tym, jak w człowieku rodzi się zło. Richard Ramirez za swoje zbrodnie został skazany na 196 lat pozbawienia wolności, 19 kar śmierci. I właśnie Philip Carlo, autor tej dosyć, zobaczcie, grubej knigi, przez 3 lata spotykał się z Ramirezem w celi śmierci, zadając mu liczne pytania i próbując zrozumieć, dlaczego można się posunąć i po co człowiek posuwa się do tak okrutnych zbrodni. Jeśli więc najbardziej poruszają Was prawdziwe, straszne i okrutne historie, to serdecznie polecam Nocnego prześladowcę. Kolejna książka to jedna z najlepszych powieści grozy tego roku, czyli Mexican Gothic. Jest to horror osadzony, jak nam tytuł zresztą wskazuje, w Meksyku. Jest to opowieść o młodej kobiecie, Noemi, która otrzymuje tajemniczy list od swojej kuzynki. List ten jest pełen rozpaczy, w którym Katalina, czyli jej kuzynka, prosi o pomoc, ponieważ mieszka z rodziną w wielkim domu na odludziu i zaczyna tam stradać zmysły. Katalina w swoim liście opisuje, że w tych ścianach coś jest, coś ją ciągle obserwuje, ktoś może nawet chce ją zabić. Wobec tego nasza zatroskana Noemi wyrusza do wysokiego dworu, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Poznaje tam rodzinę Kataliny, z którą definitywnie coś jest nie tak. I tu się zaczyna cała historia. Bo nasza Noemi, mieszkając w tym wysokim dworze z tą dziwną rodziną, z dnia na dzień również zaczyna stradać zmysły. Dlaczego? Czytajcie.
Warto też wspomnieć o debiucie Konrada Chęcińskiego, czyli książka Złowcy mentalnej górze. Idealna pod choinkę dla wielbicieli gatunku, dlatego że akcja zaczyna się kilka dni przed Wigilią. Cmentarna Góra to niewielka miejscowość pośród lasów, w której przed laty działy się bardzo dziwne rzeczy, liczne zbrodnie, samobójstwa. No ale jesteśmy teraz kilka dni przed Wigilią i pewien starszy pan Antoni wieczorem wychodzi z domu i już do niego nie wraca. Zmartwiona i zatroskana córka Antoniego dzwoni do lokalnego posterunku policji i kontaktuje się z podinspektorem Nikiforem, który wychował się w Cmentarnej Górze i wie, że ta miejscowość kryje wiele niewyjaśnionych tajemnic. A więc podinspektor Nikifor wyrusza w śnieżną zawieruchę, żeby odnaleźć zaginionego, jednak nie wie jeszcze, że jego zaginięcie i te wszystkie niezbadane sprawy sprzed lat coś łączy. Oczywiście nie będę Wam zdradzać, co takiego łączy te wszystkie historie, natomiast mogę wspomnieć, że to, co wyróżnia tę powieść, to wątek pewnego pradawnego kultu. Także serdecznie zachęcam Was do sięgnięcia po książkę Konrada Chęcińskiego i uważnie śledźcie jego kolejne pisarskie poczynania. I na sam koniec wisienka na naszym upiornym torcie, czyli powieść grozy Wróć przed zmrokiem. Jakie to uczucie mieszkać w tamtym domu? Te pytanie bohaterka tej powieści słyszy od zawsze. Maggie 25 lat temu z rodzicami przeprowadziła się do wielkiej wiktoriańskiej posiadłości w Vermont. Mieszkali tam tylko przez 3 tygodnie, ponieważ pewnej nocy musieli uciekać. Dlaczego? No, dlaczego to ojciec Maggie opisuje w swojej powieści, którą wydał po latach. Oczywiście ta powieść szybko stała się bestsellerem. I te historie przez niego opisane wydają się wręcz bardzo nieprawdopodobne i nie wszyscy w nie wierzą, ale jednak jest w tym domu coś, co sprawia, że jest on faktycznie owiany złą sławą. Dorosła już Maggie po latach wraca do Vermont, żeby ten dom odrestaurować i sprzedać, jednak przebywając w jego murach musi zmierzyć się z wydarzeniami sprzed lat i odkrywa krok po kroku, co tak naprawdę te ściany kryją. Co się okazuje? Okazuje się, że ta prawda, którą Maggie pozna, jest o wiele bardziej przerażająca niż fikcja, którą opisał jej ojciec. Także Wróć przed zmrokiem to idealna propozycja dla fanów na przykład nawiedzonego domu na wzgórzu. Co ciekawe, ta książka zachwyciła w ogóle twórców serialu Nawiedzony dom na wzgórzu na Netflixie i Wróć przed zmrokiem także doczeka się ekranizacji. Oto więc przed Wami 5 książek pod choinkę, które wywołają u Was dreszcze. Mam nadzieję, że któraś z nich szczególnie Was zachwyciła i którąś z nich może znajdziecie pod swoją choinką. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, pa, pa!